zwracam się do pana Jacka, pilota najlepszego chyba egzemplarza Tiger Mota. Jak odbiera pan nasze dzisiejsze spotkanie? Tutaj razem z Kagero chcieliśmy zrobić 75. rocznicę bitwy o Anglię. Jak pan odebrał naszą imprezę? To ja marzyłem kiedyś, dawno temu, chodząc z dziadkiem do Muzeum Wojska Polskiego, marzyłem o obejrzeniu tego Spitfire'a, co dziadek wtedy 308 Dywizjonu wysłał. Ten Spitfire się znalazł w Warszawie, w Muzeum Wojska Polskiego, ale potem został zniszczony. I pamiętam te 30 lat temu, kiedy to było niemożliwe dotknąć nic, co z tych czasów pochodziło. Więc uważam, że taka sytuacja, w której w ładną pogodę w niedzielę można w weekend przyjść tutaj na lotnisko aeroklubowe i zobaczyć taki samolot, który rzeczywiście w 90%, on ma parę elementów nowych, ale to jest rzeczywiście w 90% ta konstrukcja, która w 40 roku latała. Myślę, że to jest fajne wydarzenie i fajna refleksja. Tak, taki był nasz zamysł a propos uczczenia, ale też pokazania lekcji historycznej dla młodych, szczególnie młodych, tych, którzy dla grup rekonstrukcyjnych, którzy tutaj przyszli zobaczyć, dotknąć prawdziwej historii. Jeszcze raz dziękuję panie Jacku za przylot. Ja też dziękuję za zaproszenie. Bardzo to było miłe i dziękuję za zamówienie pogody. A pogoda była zamawiana, to prawda. Fajna, dziękuję fajna bardzo. Pogoda. Dziękuję. Z tego miał sobie jeszcze zbiorniki paliwa. Nie,